Barbara Krywoszejew i reprezentuję Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS. I jako stowarzyszenie przez ostatnie 3 lata realizowaliśmy taki projekt Migrant Literacies, w ramach którego z partnerami z 6, zdaje się, krajów, mieliśmy partnera z Hiszpanii, z Niemiec, ze Słowacji, z Estonii, z Włoch i my byliśmy 6. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałam. Zajmowaliśmy się takim projektem, jak włączać edukację medialną i cyfrową w działania z dorosłymi osobami, z dorosłymi migrantami. To, czym zajmujemy się w stowarzyszeniu na co dzień, to są właśnie przede wszystkim kompetencje medialne, kompetencje cyfrowe. Wyrośliśmy z takiego środowiska skupionego przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Halinie Bortnowskiej i stawialiśmy pierwsze kroki dziennikarskie, myśląc o takim dziennikarstwie obywatelskim, które dzisiaj zdecydowanie nazywamy edukacją medialną, czyli i weryfikacją informacji, ale też takim jak najbardziej obiektywnym przedstawianiem faktów, ale też możliwością uczenia się w taki sposób bardzo bezpieczny i rozwijający, bo ważny był dla nas zawsze proces uczenia się. I w tym projekcie mierzyliśmy się z tym, jak te kompetencje, co do których do takiej ważności i znaczenia myślę, że nie mamy wątpliwości, jak i włączyć w działania z migrantami i migrantkami, bo dla nich one też zdecydowanie są ważne, bo pozwalają im funkcjonować na co dzień nie tylko w społeczeństwie, ale też w społeczeństwie, które często jest dla nich nie tak bardzo naturalne jak dla osób, które są w danym miejscu mieszkańcami od zawsze. Nie chcę mówić inaczej. I dzisiaj zaprosiliśmy Katarzynę Kubińską z Fundacji Ocalenie, z fundacji, która też współpracowała z nami w ramach tego projektu i z fundacją, z którą też docieraliśmy do grup migrantów i migrantek, bo uczą się języka polskiego, między innymi w fundacji, ale robią też inne działania, o tym Kasia zaraz też więcej opowie. Trochę się zastanawiając o tym, co możemy wziąć z tego projektu i czym się podzielić. Więc Kasia zaraz nam opowie o tym, jak tworzyć warunki do nauki i integracji w grupach międzykulturowych różnych, ale zanim to jeszcze, to chciałabym Was też zaprosić do zerknięcia na naszą stronę internetową. Ja teraz spróbuję udostępnić swój ekran. Dajcie znać, czy widać. Wydaje mi się, że tak, ale dajcie znać. Potwierdźcie, proszę, na czacie. Wrzucam Wam też od razu link. Wszystko widać, dziękuję. To jest strona projektu. Ona jest w języku angielskim, ale to, co chcę Wam na niej pokazać, to są dwie rzeczy, bo my w ramach projektu Migrant Literacies przygotowywaliśmy warsztaty dla migrantów z wykorzystaniem właśnie edukacji medialnej i cyfrowej i rozwijającej te kompetencje. I na stronie wszystkie warsztaty, które realizowaliśmy i my, i nasi partnerzy są opisane w języku angielskim, tu jak zjedziemy sobie na dół, mamy warsztaty i możemy wszystkie je zobaczyć, ich jest 45, ale poza tymi warsztatami opisanymi w języku angielskim jest już nasz podręcznik, toolkit, edukacja medialna i cyfrowa w środowisku migranckim i on jest wydany w języku polskim. Tu jak wejdziemy sobie na tą podstronę National Toolkits, zjeżdżamy i mamy polski toolkit. W toolkicie są opisane nasze warsztaty, 6 warsztatów, które zrealizowaliśmy i sposób, w który zrealizowaliśmy nasze warsztaty dotyczyły weryfikacji informacji, fake newsów, bezpieczeństwa w internecie,
pierwszych kroków w Polsce, radzenia sobie z mową nienawiści, tworzenia i takiego dbania o własny wizerunek w sieci. I szósty, Kasia, pamiętasz? Przyznam, że nie, że... Zaraz zobaczymy. Spisie treści. I ostatni o takiej autoprezentacji. Bo jeden jest o wizerunku, a drugi jest o tym, co internet wie o mnie. Warsztaty są opisane właśnie w tym podręczniku, krok po kroku, jakie realizujemy cele, ale takie też, jakie można zrealizować, jakie mamy wskazówki. I oprócz naszych scenariuszy wybraliśmy 6 scenariuszy naszych partnerów, które uważamy, że też mogą być inspiracją do tego, jak pracować z dorosłymi migrantami i jak wspierać ich rozwój kompetencji. Więc zachęcam do korzystania z tej strony. Toolkit jest też na naszej stronie stowarzyszeniowej. Nasza strona to polis.org.pl. I tutaj pierwszy news na stronie głównej to jest właśnie informacja o naszym toolkicie. Więc serdecznie zachęcamy do korzystania z tego narzędzia w trakcie pracy z migrantami, migrantkami. I teraz już oddaję głos Kasi, ja się wyłączę, wyłączę swoją kamerę i mikrofon, ale będę cały czas z wami i pod koniec też wrzucę wam link do ankiety ewaluacyjnej, bo jak wiemy w projektach europejskich, pod tego nie powiedziałam, a to musi paść, to jest ważne, ale mamy logo Erasmusa Plusa, to jest projekt realizowany w ramach Erasmusa Plusa właśnie i oczywiście wszystko, o czym mówimy, to są poglądy nasze, a nie Komisji Europejskiej. Kasia, zachęcam Cię do przedstawienia się, powiedz o sobie 3 słowa i zabieraj nas w podróż do uczenia w grupie międzykulturowej. Okej, dzięki Basiu. To ja też witam serdecznie, mam na imię Katarzyna Kubińska, jestem psychologiem społecznym i trenerem, dlatego też tutaj właśnie tutaj nacisk daję na te warunki do nauki integracji, tak, nie jestem metodologiem. Tutaj bardziej właśnie skupiam się na tym, jak fajnie pracować z grupą, jak ją poprowadzić, żeby to było dla nas bardzo fajne doświadczenie, tak, żebyśmy my mogli też jako edukatorzy, trenerzy, nauczyciele wynieść z tego jak najwięcej, ale też, żeby to było fajne, też integrujące doświadczenie dla naszej grupy. Grupy, tutaj sama nazwa mówi, międzykulturowej. I ja od kilku lat pracuję w Fundacji Ocalenie. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, tak, no to Fundacja Ocalenie od w tym momencie 20 lat, czyli od 2000 roku wspiera migrantów, migrantki, uchodźców, uchodźczynie właśnie w integracji w Polsce, w nauce języka polskiego i w takich różnych aspektach. Tak od kilku lat też wspieramy bardzo intensywnie dzieci, młodzież migrancką i uchodźczą. Tak, ja też osobiście prowadziłam kursy polskiego, chociaż tak osobiście, szczerze mówiąc, wolę pracę z dziećmi i młodzieżą. Jest to też troszeczkę inna specyfika pracy. I tak, to może chciałabym zacząć od tego, dlaczego w ogóle, tak? Jakby chciałam wam tutaj przejść przez ten temat. Dlaczego grupa jest wartością, tak? Bo możemy pomyśleć sobie, że no, tak naprawdę chodzi tylko o przekaz wiedzy, tak jak to często było w szkole, tak, że był nauczyciel, po prostu mówił to, co ma do powiedzenia, a uczniowie brali sobie z tego, ile chcieli, ile mogli. Natomiast jeżeli uczymy dorosłych, no to też to trochę to inaczej wygląda, ponieważ po pierwsze osoby dorosłe też muszą wiedzieć i czuć, dlaczego to, co chcemy im przedstawić, tak, jest wartościowe, muszą mieć tą motywację do nauki, a też bardzo często ta motywacja też jest właśnie trochę związana z atmosferą w grupie, sposobem tak prowadzenia takich zajęć, więc sama treść, to, co mamy do przekazania, tak chociażby była naprawdę najbardziej profesjonalna, to może być za mało. Po drugie, jeżeli mamy właśnie grupę, która jest fajnie prowadzoną, to też ludzie właśnie lepiej przyswajają wiedzę,
Też osobiście właśnie jak rozmawiałam z naszymi uczniami kursów polskiego, a u nas to w Fundacji tak wygląda, że to nie profesjonalni nauczyciele uczą polskiego, tylko wolontariusze, to i mamy taki właśnie duży nacisk na tą atmosferę w grupie, to nieraz mówili, że im to bardziej pomaga się uczyć polskiego właśnie dzięki temu, że jest dobra atmosfera, że lepiej im się tą wiedzę przyswaja, ponieważ też kiedy uczymy się czegoś i mamy pozytywne emocje, tak, to też lepiej to pamiętamy, więc też jest to bardziej skuteczne. Po trzecie też integracja, tak, no to też tutaj integracja, jaka też taka sama wartość sama w sobie, tak, jeżeli też chcemy integrować, jeżeli to też mówimy o grupie międzykulturowej i chcemy pracować aktywnie właśnie, czy jako wolontariusze, nauczyciele, na rzecz tej integracji, to też jest bardzo właśnie fajny i skuteczny sposób. Tak, ponieważ ludzie, kiedy tylko tak się spotykają powierzchownie, wymieniają ze sobą tam jakieś kilka zdań, no to jednak ten proces integracji nie zachodzi, tak? No to muszą właśnie stworzyć się jakieś relacje między ludźmi. Poza tym też, tak, poszerzenie horyzontu, zmiana poczuć uczestników, to też o tym będę dalej mówić, ale właśnie pracując w takiej grupie, czyli my jako edukator, to trochę lider, o czym zaraz powiem, to też właśnie jesteśmy w stanie zmieniać nawet trwale postawy tych uczestników, tak? Czyli jeżeli tutaj mamy taką ambicję, żeby wpływać na postawy społeczne w Polsce, no to też to jest dobry sposób. A poza tym to też przyjaźń i miłe wspomnienia, tak? Bo jeżeli też nie pamiętacie z jakichś tam własnych szkolnych czy pozaszkolnych doświadczeń edukacyjnych, jeżeli była grupa, która była dobrze zintegrowana, no to potem często te osoby spotykają się już po zakończeniu jakiegoś tam cyklu zajęć, tak, czy też wymieniają się kontaktami, utrzymują te relacje i nawet po wielu, wielu latach są po prostu w związku z tym miłe wspomnienia, to też jest oczywiście wartością samą sobie. Ja też właśnie też często obserwuję tak, że właśnie na kursach polskiego, na różnych warsztatach, czy kulinarnych, czy różnych innych takich około jakiegoś hobby, no to właśnie jeżeli jest fajna grupa, która spotyka się regularnie, no to też potem właśnie ludzie wychodzą powiedzmy z jakiejś lekcji, umawiają się, nie wiem, na pizzę, na piwo, tak, i faktycznie to życie społeczne się dzieje. Tak, i więc mamy grupę, tak, i każda grupa też jakby ma swojego lidera. To się to, może słowo lider nie kojarzy się tak bardzo z procesem nauczania, tak, nigdy się nie mówi nauczyciela, nie wiem, w szkole lider, ale ja tutaj właśnie bym go tak nazwała właśnie ze względu na te procesy grupowe, które się zadziewają w tej grupie. Natomiast też może jeszcze warto wspomnieć, że jeżeli mówimy o grupie międzykulturowej, no to też możemy mieć bardzo różne warianty, tak, bo to możemy mówić o grupie, gdzie jest powiedzmy większość, nie wiem, Polaków, tak, jedna czy dwie osoby innego pochodzenia, to będzie inna specyfika jakby takiej grupy, też może być też taka sytuacja, tak, że mamy, nie wiem, podział 20 osób na dwie grupy danej narodowości, tak, też będzie troszeczkę inna specyfika pracy, a możemy mieć taką też sytuację, że mamy po prostu totalny kogiel-mogiel i mamy, nie wiem, grupę kilkunastu osób każdej innej narodowości i to też jest bardzo ciekawe doświadczenie. Też miałam takie właśnie ciekawe doświadczenia właśnie w fundacji ucząc polskiego. No i wtedy też jest troszeczkę inna specyfika pracy. To też właśnie też wynika tak, że ludzie zawsze, kiedy wchodzą do jakiegoś środowiska i no nikt nikogo nie zna, no to jakby na początku trochę też tak powierzchownie szukają jakichś podobieństw ze sobą, tak? Jak na przykład czują, że to jest ten wspólny język, no też naturalnie na początku lgną do tych ludzi, którzy mówią tym samym językiem. No i potem, jeżeli ten nauczyciel, edukator, tak, czyli ten lider nie stworzy odpowiednich warunków, no to możemy na przykład skończyć takie zajęcia na to, że stworzą nam się na przykład takie dwie osobne grupki, każda grupka sobie, tak? No i to nie jest pożądana sytuacja. Bądź też, tak, też takie jest ryzyko, powiedzmy, że część grupy się zintegruje, a jedna czy dwie osoby, które są w jakiś sposób odrębne, po prostu nie wejdą do tej grupy.
No i możemy, powiedzmy, machnąć ręką, stwierdzić, że ta osoba jest nieśmiała i jej sprawa, a możemy tak właśnie pokierować tą grupą, tak, żeby właśnie ją, tą osobę, czy tam te dwie, trzy osoby łączyć, zadbać o te osoby. No i to też na pewno potem się nam bardzo fajnie odwdzięczy i też dla całej grupy. Więc tutaj też tak, nauczyciel jako taki lider, dlatego że właśnie ma ten wpływ na postawy uczestników. Po drugie, to też zaraz rozwinę, też może mediować w konfliktach. Jest też właśnie z takim strażnikiem zasad grupowych i też takim facilitatorem procesów grupowych. I z tymi postawami no to też jest tak, że jakby bardziej otwarci, tak, to nie ma wpływu na to, jakich ludzi zapraszamy do grupy. No a oczywiście każdy ma jakieś tak swoje z tyłu głowy uprzedzenia i też rzeczywiście warto być tego świadomym. Dlatego też tutaj jako lider, to on właśnie pracując z grupą wpływa na to, jakie postawy uczestników trochę tak nagradza i jakie właśnie daje bariery, tak, właśnie tutaj jakby tworząc takie spójne zasady, na przykład komunikacji czy wspólnego szacunku, na przykład co w tej grupie jest nieakceptowane, tak, i też na bieżąco musi interweniować, tak, kiedy na przykład jakieś bariery są łamane, no ale też oczywiście tu własną postawą też oczywiście pokazuje członkom grupy, co jest akceptowane, co nie. Też napisałam o tej mediacji w konfliktach, tak, ponieważ może nam się zdarzyć, że mamy dwie grupy, raz spotkałam taką sytuację na lekcjach polskiego, no to byli osoby z Ukrainy wschodniej i zachodniej, tak, gdzie po prostu zaczął się bardzo silny konflikt. To był jeszcze chyba 2015 rok, więc faktycznie taka jeszcze mocno emocjonująca sytuacja na Ukrainie. No i tutaj tak naprawdę bardzo dużo zależy właśnie od tego nauczyciela, czyli tego lidera grupy, jak sobie z tą sytuacją poradzi. Czy zostawi tą sytuację samą sobie, czy też właśnie tak poprowadzi i taki będzie miał też takim autorytetem dla grupy, że jednak będzie potrafił zamediować i taki konflikt załagodzić. Strażnik zasad, tak, ponieważ to też pewnie osobami, którzy są trenerami, tak, to wiedzą, że żeby też dobrze pracować z grupą, to warto im dać jasne ramy. No i też potem by cały czas pokazywać, tak, jakby do tego nawracać, do tego, że mamy takie zasady i dlaczego. Też będę potem o tym dalej mówiła, tak jak właśnie pracując z taką grupą i dlaczego warto jasne zasady też na samym początku się z grupą umówić. No i też ta facylitacja procesów grupowych, tak, czyli to też jeżeli mamy świadomość, że są takie procesy i czy to jest grupa międzykulturowa, czy nie, to też wiemy, jak to troszeczkę przebiega, tak, że na początku jest, ludzie są wszyscy trochę onieśmieleni, dopiero patrzą, jakie są normy w grupie, potem zaczyna się trochę tak jakby konfliktowo w tym sensie, że ludzie zaczynają trochę jakby też rzucać swoje jakieś normy, też próbują jakoś negocjować te normy, które zostały ustalone, otwierają się na to i dopiero potem na kolejnych etapach właśnie jakbyś gdzieś te normy takie grupowe, już wewnątrz grupowe, nie te narzucone z zewnątrz przez lidera, zaczynają jakoś tam funkcjonować i się fajnie ścierać. No i dopiero na koniec właśnie następuje taka prawdziwa integracja. Czy może ktoś ma pytania do tej części? Okej, no to przejdźmy dalej. Tak, i
taka grupa międzykulturowa, no to można by sobie pomyśleć, że to jest dość przerażające, tak? Bo tutaj możemy mieć z jednej strony właśnie różne języki, tak? Czyli bariera językowa. Z drugiej strony też właśnie różne doświadczenia systemu edukacji, bo pamiętajmy o tym, że w różnych częściach świata też ten edukacja wygląda troszeczkę różnie i to się z jednej strony może wiązać z normami kulturowymi, ale też z takimi organizacyjnymi rzeczami, tak? I na przykład też z moich takich obserwacji ludzie tutaj na przykład z byłego bloku ZSRR mają tylko też troszeczkę inne oczekiwania co do edukacji niż osoby z różnych innych krajów, tak? Są to osoby, które na przykład oczekują tego, że będzie praca domowa, że będzie dużo gramatyki na kursach polskiego, że będzie tak bardzo wszystko poukładane. No i, ale są też osoby, które, nie wiem, ich system szkolny wyglądał powiedzmy bardziej luźno, było tak właśnie więcej interakcji, więcej jakichś tak zabawowych jakichś tam ćwiczeń i no to właśnie to wpływa, że oni wchodzą do, zwłaszcza jako dorośli ludzie, tak, wchodzą do takiej grupy, gdzie mają się czegoś uczyć, tak, czy tego języka, czy też jakichkolwiek innych kompetencji, już z jakimiś oczekiwaniami, które przez te 20 kilka, 30 kilka, 40 kilka lat zostały zbudowane. Też, że mówimy o takiej edukacji typowo szkolnej, tak, no to przez te powiedzmy kilkanaście lat. Mamy też, to może też o różnicach dalej, przedstawiam takie dwa najbardziej popularne modele. No ale też mogą być tak konflikty narodowościowe, tak? Czy też, tak jak tutaj wspomniałam, wzajemne uprzedzenia. Niestety nie mamy wpływu na to, że ktoś, jeden czy tam kilku członków grupy będzie miało jakieś na przykład uprzedzenia wobec danej narodowości. Też musimy jakby się na to przygotować, że takie coś się może dziać, się może zadziać. A jeżeli chodzi o stricte różnice kulturowe, to chciałabym Wam opowiedzieć o takich dwóch wymiarach, wymiarach kultury według Hofstede. Dalej też jeszcze taki inny powstał trochę później. Ten wymiar kultury według Hofstede, on powstał jeszcze w latach 60., 70. I tutaj ten pan robi bardzo ciekawe badania, ponieważ on na pracownikach takiej IBM, tak dużej korporacji międzynarodowej, więc prowadził tak naprawdę na całym świecie badania i one przez kilkadziesiąt lat tak naprawdę były, jeszcze kilka lat temu, pamiętam, można było przez internet wejść na jego stronę i jakby wziąć udział w jego badaniu, więc naprawdę były przez wiele lat rozwijane. I to, co jest ciekawe właśnie w kontekście edukacji osób z innych kultur, to to, że mamy kilka takich wymiarów, które właśnie wpływają. Powiedzmy na przykład ten tak, power distance, czyli by to powiedzieć po polsku, to jak traktujemy władzę. Czy mamy duży dystans do władzy, tak? Czyli to też wpływa na relacje członkowie grupy a nauczyciel, tak? Czy właśnie jest tak bardzo na równi, że uczniowie nie boją się, nie wiem, o nic, o wszystko pytać, skomentować, czy też jest taki duży poziom dystansu, że przez co zwłaszcza w tych pierwszych okresach, tak, uczniowie boją się pytać, no, czują, że dzieje na nas jakaś bariera, ta, która jest ciężka do pokonania. No, to też często właśnie wynika w języku, tak? Czy właśnie mówimy na pan, pani, czy też mówimy raz na ty, tak? To stwarza taki dystans. No i jeżeli też wiemy, że w jakimś kraju ta wartość jest bardzo duża, no to wtedy też możemy się spodziewać, że na przykład taki nasz uczeń będzie na początku onieśmielony. Także, że nie będzie taki bardzo otwarty do nas jako postrzeganej władzy, tak, w tym przypadku. To też często może być to, jak na przykład odbierają oceny, tak, takie osoby.
właśnie, czy tak bardziej na równi, czy też tak z perspektywy autorytetu, że bardziej biorą do siebie. Następnym takim wymiarem, znaczy może tak już jako takie przykłady, to może na tym obrazku tak bardzo nie widać, ale to często też to są kraje azjatyckie, tak, tu właśnie gdzie jest większy ten dystans. No tutaj na przykład Polska jest tak mniej więcej pośrodku, a takie kraje z bardzo małym, tak to na przykład nie wiem, jest chociażby USA, czy też różne kraje południowej Europy, tak, gdzie jednak jest dużo łatwiej w takiej relacji nauczyciel-uczeń, nawet już w dorosłym życiu jest traktować się na równi, bez jakichś tam zbędnych formalności. Drugi wymiar to jest indywidualizm, kolektywizm. No i tutaj też będzie miał ten wymiar całkiem spory właśnie wpływ na grupę, ponieważ z jednej strony taki duży kolektywizm, no to tutaj nam też trochę spaja grupę, tak? Takie osoby mają tu też większą skłonność do tego, aby w grupie te relacje budować, no ale na przykład z drugiej strony, jeżeli chcemy jakoś wiedzę testować, no to tu też zauważyłam, że jest większe, no bym rozwiązujemy test jako grupa, tak? I jakby ściąganie jest na porządku dziennym, więc jeżeli chcemy prowadzić jakieś testy, no też warto mieć to pod uwagę. Tutaj jest kolejne, to jest kultury tak zwane męskie, żeńskie. Kultury bardziej żeńskie bardziej dbają o relacje, kultury męskie bardziej o rywalizację, tak? Więc no to też jakoś taka świadomość, możemy tutaj podpowiedzieć, czy nie wiem, jakieś osoby, które mamy w grupie, właśnie bardziej są nauczone tego, żeby rywalizować, więc można na przykład wprowadzić im więcej takich propozycji ćwiczeń, które oparte są właśnie na rywalizacji, czy jakoś się nazywa, no poprzez różne gry, tak, gdzie muszą coś tam wygrywać, bądź też na współpracy. Kolejny wymiar to jest tolerancja niepewności. Natomiast tutaj w kontekście nauczania to chyba nie wydaje mi się, żeby jakoś to miało wpływ. Ale to, co będzie tutaj miało też duży wpływ, to właśnie orientacja długoterminowa bądź krótkoterminowa, tak? Bo ponieważ ludzie, kultury, które są bardziej na tę orientację krótkoterminową, bardziej będą patrzone na tym, co jest tu i teraz, tak? Czyli też to jest kwestia trochę stawania sobie celów edukacyjnych, trochę też takich wyzwań i też trochę jakby innego podejścia do tej nauki. Natomiast osoby, które mają tę orientację długoterminową, to też troszeczkę inaczej będą sobie na przykład rozkładały tą pracę, to czy na przykład oczekiwali od nas jako nauczycieli, tak, inny rozkład materiału. No i też pewnie trochę innych technik, tak, to też na przykład wspomniałam o tych uczniach na przykład z byłego bloku wschodniego, tak, że to są osoby, które bardzo mają dużo nastawienie na gramatykę, tak, na też takie właśnie stawianie celi długoterminowych. Bo właśnie wiedzą mimo tego, że to i tu i teraz nie jest przyjemne, tak, bo nikt się nie lubi uczyć jakiejś tam gramatyki, tylko bardziej woli bardziej przyjemne ćwiczenia, no to na przykład jednak czują, że to jest potrzebne, żeby jakoś tam długoterminowo te cele osiągać. I no generalnie też oczywiście zachęcam, żeby literatury dostępnej online, tak, książek na temat właśnie tych wymiar kultur według Hofstede jest bardzo, bardzo duże. To też było właśnie w związku z tym, że on przez wiele, wiele lat prowadził te badania i potem też dochodził do nowych wniosków. Na początku też zaczęło się od takiej struktury organizacyjnej, bardziej chodziło o zarządzanie stricte, a dopiero potem jakby rozwijał to ogólnie na różnice kulturowe. To właśnie bardzo zachęcam, żeby też sobie o tym poczytać.
Ale też to, co też oczywiście mówiąc o takich różnicach, bym chciała podkreślić, że to są zawsze jakieś schematy, że też nie możemy popaść w taki błąd, że sobie zobaczymy, nie wiem, tam, że mamy w jakichś wykresach, że nie wiem, osoba z Tajwanu ma taką kulturę, więc będzie się posługiwała takimi schematami nauczania i ją już sobie gdzieś przypiszemy. Tak, warto mieć tą świadomość, że te różnice mogą istnieć i też mając to z tyłu głowy, na przykład obserwując czyjeś zachowanie, możemy na coś zwrócić uwagę, że na przykład nie wiem, ta osoba jest trochę onieśmielona, bo może to nie jest taka, może na przykład to jest jej kultura i będzie chciała wejść do grupy, ale potrzebuje troszkę więcej czasu, ale żeby właśnie nie wpaść w tą pułapkę, że po prostu stwierdzimy, a dobra, taka jest jej kultura, niech ona sobie tam siedzi w rogu, bo i tak ona nic nie powie. Nie, tak jakby nie szufladkujemy ludzi, to wszystkie jakieś takie schematy, to są tylko statystyki, które są zawsze w iluś tam procentach oczywiście prawdziwe. To jest bardzo ciekawe, ale nigdy nie jest właśnie dla 100% populacji prawdziwe, więc zawsze tutaj uczulam, mówiąc ludziom właśnie o różnicach kulturowych, żeby patrzeć na każdego człowieka jako na taką indywidualną jednostkę. A drugi taki bardzo ciekawy właśnie podział, to są lata 90., więc troszeczkę później. To oczywiście też te różne teorie, tak one jakoś tam się przenikają. To jest po prostu jakby to samo trochę pod innym kątem, ale chciałam o tym nawiązać, bo to właśnie jest to, co też często zauważam, czyli kultury monochroniczne i polichroniczne. To jest kwestia traktowania czasu. Kultury monochroniczne, no to są kultury bardzo, często bardzo punktualne, czyli nie chciałbym powiedzieć, szanujące czas, tak? Po prostu no ciężko jakby to jakoś tak określić, żeby też tego nie wartościować, tak? Bo tutaj mówię, monochroniczne właśnie są, które patrzą bardzo na czas, na tą punktualność, to jest wartością. Natomiast w kulturach polichronicznych wartością jest relacja. Więc ten czas może płynąć trochę wolniej, bo na przykład ważniejsze jest to, żeby, nie wiem, jeżeli jest jakieś spotkanie, to ono się może przedłużać, bo na przykład jest na nim jakiś flow, tak, nam się fajnie rozmawia, więc ja nie będę specjalnie tego spotkania urywać, czy też nie wypada mi komuś urwać w pół zdania, bo dla mnie najważniejsza jest relacja. Czy też, nie wiem, idę do pracy, wiem, że mam powiedzmy na 10, ale spotkam po drodze sąsiada i ważna jest dla mnie ta relacja, więc ja zamienię z nim kilka zdań, świadomie jakby spóźniając się do tej pracy, tak, czy na to spotkanie. Dlatego to na przykład dla osób z tych kultur właśnie monochronicznych to może być tak traktowane jako, nie wiem, brak szacunku do tego czasu, a to po prostu nie chodzi jakby też o stricte czas, tylko właśnie o tą relacje i takie troszeczkę spokojniejsze traktowanie tego czasu. I no to jest też właśnie, jeżeli mamy pracę w jakiejkolwiek grupie międzykulturowej na początku, tak, zwłaszcza jeżeli mówimy o osobach, które na przykład są w Polsce, tak, czy w danym kraju swojego pobytu krótko, tak, jeszcze na przykład nie zdążyły się przyzwyczaić, że jest trochę inaczej. Ale też, no to też oczywiście warto podkreślać, że nie wszyscy tak mają, tak? I oczywiście, nie wiem, można powiedzieć, że stereotypowo Niemcy są bardzo punktualni, tak? A zawsze możemy spotkać ileś procent, powiedzmy, Niemców, którzy po prostu się spóźniają i odwrotnie. Ale ja też oczywiście, na przykład prowadząc różne zajęcia, na przykład spotkałam się z takim problemem, tak, że ludzie inaczej interpretują tą umowę czasową, więc to też trochę o tym dalej mówić, na przykład dobrym rozwiązaniem jest po prostu konkretne umówienie się na coś, tak, no, jakie mam tutaj zasady względem tego czasu. No, oczywiście nie mówimy o takich formułkach typu, nie wiem, bo tutaj u nas w Polsce jest taka zasada, że się nie spóźniamy, tylko nie, bardziej mówimy ze swojej perspektywy, tak, czy dla mnie jest ważne, czy nieważne, bo też może oczywiście być tak, że dla mnie jako trenera czy edukatora, tak, to też nie jest jakoś istotne. Ja osobiście, jak prowadzę jakieś zajęcia, to staram się zaczynać
punktualnie, a te osoby, które powiedzmy straciły jakąś część, bo się spóźniły z jakichś przyczyn, no to po prostu o to uważam, że to one tracą, ale reszta grupa, która jest punktualnie, nie powinna tracić, ale też oczywiście są takie, są czasem już na warsztaty, gdzie właśnie musimy zacząć od kontraktu, czy omawiania takich różnych rzeczy, które zależy nam na tej punktualności, więc warto po prostu umówić się na początku, dlaczego to jest dla mnie osobiście ważne, tak, na przykład, żeby wszyscy byli na czas, czy na przykład, żeby przerwy się nie rozwlekały w nieskończoność. I no, moje doświadczenie jest takie, że ludzie po prostu na to przystają i tak jak po prostu potem też będę mówić o tych zasadach, tak, to jeżeli umówimy się na początku na coś i mamy, no to jak w sumie nawet by nie mówić o grupie międzykulturowej, tylko nawet ludzie z różnych miejsc Polski, czy ludzie w różnym wieku, tak, mogą też mieć różne doświadczenia, różne oczekiwania i danie jakby takich zasad, które nam pasują jako trenerowi, też się powiedzmy zgadzają na to członkowie grupy, troszeczkę nas usadawia w tym, na czym nam zależy i dlaczego. No ale też wracając jeszcze do tego podziału kultur, to mamy też kultury ceremonialne i nieceremonialne. To taki wymiar właśnie w edukacji też widoczny jest po zwracaniu się. Czy jest to bardzo taka formalna kultura, że właśnie musi być pan, pani, tak, szanowny panie i tak dalej, czy właśnie, czy tak bardzo na równi, czyli po prostu cześć. Tak, to też trochę jest właśnie ten wymiar podobny do tego power distance, ale no to ten power distance ma dużo jakby szersze znaczenie niż tutaj tylko ten ceremonialność i nieceremonialność. To też jest troszeczkę ten, no może z tradycjami, innymi jakby aspektami, które już jakby nie są stricte związane z edukacją. I kultury prototransakcyjne versus kultury propartnerskie. No i tutaj też jest właśnie ważna ta relacja, tak? Kultury prototransakcyjne są to bardziej takie kultury, gdzie liczy się taka pragmatyka. Natomiast kultury propartnerskie, czyli bardziej się właśnie liczy trochę relacja, czyli żeby do czegoś dojść, na przykład do jakiejś, bo to też jest troszeczkę taki działki biznesowo-korporacyjne, tak, na przykład, żeby, nie wiem, podpisać jakiś kontrakt, to najpierw musimy zbudować relacje, musimy się poznać i to jest jakby ważne. I to też jest, też właśnie o tym chciałam tutaj wspomnieć, bo to też jest często widoczne dla mnie na takich różnych zajęciach, gdzie mamy ludzi z różnych kultur, w oczekiwaniu o tym, ile możemy mówić o sobie i czy chcemy o sobie mówić. Ponieważ właśnie takie osoby z takich z kultur, właśnie też z krajów bliskowschodnich, czują się dobrze, jeżeli na starcie troszeczkę sobie opowiemy, właśnie zaczniemy od tego budowania relacji. Ja też osobiście, to też będę o tym mówić, generalnie, żeby budować taką atmosferę i to warunki do integracji, lubię zaczynać właśnie od tego, żeby coś o sobie poopowiadać, nawet jeżeli powiedzmy tutaj tylko spotkamy się na, nie wiem, kurs szycia, kurs gotowania, czy też kurs danego języka, no to właśnie to takie pierwsze przełamanie barier, tak? Natomiast no właśnie dla jednych osób to będzie szalenie istotne, a dla innych osób to może być nawet troszeczkę uznane za niepotrzebna strata czasu, bo na przykład ja tutaj przyszłam po to, żeby uczyć się języka, a nie po to, żeby sobie rozmawiać o tym, co lubimy jeść na śniadanie. Ale szczerze mówiąc, też nigdy nie miałam takiego doświadczenia, żeby po takim dobrze zaproponowanych i dobrze też właśnie zainicjowanych takich właśnie ćwiczeniach zapoznawczych, ktoś właśnie stwierdził, że to była strata czasu, tak? Ale to też jakby będąc świadomym tego, jakie ludzie mogą mieć do tego nastawienie, to też trochę możemy na przykład inaczej o to powiedzieć. Tak samo jest na przykład często no, w grupie samych Polaków, tak, że w jednym miejscu prowadząc jakiś warsztat proponujemy jakieś bardziej integracyjne ćwiczenia i ludzie mówią, że to jest strata czasu, tak, a dla innych to jest jednak ważne, bo inaczej nie będą potrafili
wgryźć się w tę grupę, nie będą potrafili się otworzyć. Czy może jakieś pytania do tych dwóch wymiarów? Kasia, to musisz na czat zaglądać. Ja tam wrzuciłam pytanie, bo mówiłaś o publikacjach, które można znaleźć, ale może masz coś, co możesz nam polecić? Teraz tak z głowy to nie chciałam. No wiem, że w końcu naprawdę jest dużo fajnych książek, ale to jeżeli jest jakaś możliwość, mogłabym podesłać linki, ale to po prostu po tym, bo nie mam pamięci do samych tytułów, żeby tak z marszu, bez pomyłki. Generalnie cały wątek psychologii międzykulturowej jest tak naprawdę oparty głównie na Hofstede i kilku tych nazwiskach, więc... A czy może ktoś też, będąc tutaj, bo też robiłem też rozumiem, że też inne osoby mogą się włączać, czymś się podzielić, tak, też swoim doświadczeniem z różnic kulturowych. Czy zostawimy sobie jeszcze, Basiu, czas na pytania pod koniec? Wiesz co, ja patrzę na czat, na razie nie było, więc ja kontynuuję, jakby się pojawiały pytania, to dawajcie znać i Kasia chętnie odpowie, ale jak macie jakieś komentarze, to też pamiętajcie o czacie. Tak, bo też wydaje mi się, że o takich rzeczach najłatwiej jest właśnie na jakichś konkretnych przykładach tak z życia, teoria teorią, ale to wszystko... Ja się odnosiłam o tych kulturach, które mają znaczenie dla relacji. Jedne bardziej relacje, drugie dbają o czas, chociaż wiadomo, że to nie jest tak, że albo to. No to w tych działaniach projektowych bardzo często mamy z tym do czynienia i nawet w tym naszym projekcie, w którym też generalnie mówimy dużo o... Może nie o różnicach międzykulturowych, bo to nie chodzi o różnice, ale po prostu o różnokulturowości również. To właśnie mieliśmy partnerów z Hiszpanii, Włoch, gdzie te relacje mają inne znaczenie niż na północ Europy, jak u nas, czy w Estonii, czy na Słowacji. I generalnie jak mieliśmy spotkanie, to można było łatwo ocenić, kto już jest, a kto za chwilę przybędzie. Aczkolwiek było to bardzo jednostkowe, bo na przykład miałam też kiedyś w innym projekcie partnerów z Grecji i tam jedna osoba, jak była, to oni zawsze byli wręcz przed czasem, pierwsi, i ta wartość czasu była dla nich super ważna, a potem jak ta osoba wyjechała, to się zupełnie odwróciło. I tutaj z jednej strony właśnie ta kultura jakoś w jakiś sposób ma to znaczenie, ale równocześnie zdecydowanie bardzo jednostkowe. I to spojrzenie przez pryzmat tej drugiej, trzeciej i czwartej osoby ma kolosalne znaczenie wtedy, że to niekoniecznie jest tak, że ja ciebie olewam i dlatego nie docieram na czas, tylko ja dbam o tego innego i tam jemu też muszę jeszcze o niego zadbać. Więc myślę, że to jest super prosta rzecz, a zmienia nasze postrzeganie. Mm-hmm. Też może tutaj w sumie nie wspomniałam o tym, tak, ale to też możemy też sobie wspomnieć o różnicach religijnych. Tak, bo też oczywiście tutaj musimy sobie powiedzieć, że też nie każdy jakby tak samo jakby przeżywa jakby religię, tak, i jakby trzyma się jakichś norm kulturowych, ale to, co na przykład może mieć też wpływ w takich grupach bardziej konserwatywnych, tak, no, na przykład w nauczaniu, no to podział na płcie. I czasem się tak zdarza, że jeżeli uczymy małżeństwa i są to właśnie małżeństwa z takich bardziej konserwatywnych krajów, no to mężczyzna będzie miał większą skłonność, żeby się wypowiadać za swoją partnerkę. I mi się też tak nieraz zdarzyło, miałam też taką parę z Tadżykistanu, też bardzo tak wykształceni ludzie. I
pan naprawdę mu zależało tak, żeby jego żona też się uczyła języka, tak, żeby uczestniczyła w tym wszystkim, więc oczywiście nie chciał jej w jakiś ten sposób ograniczać, ale jakoś tak miał naturalną troszeczkę skłonność właśnie, żeby czasami się wypowiadać za swoją żonę. No i oczywiście Katia, tak, jakby nie będąc tego świadoma, to mogłabym po prostu też jakby machnąć na to ręką, tak, ale jakby mając taką świadomość, też można na przykład tak ustawiać grupy, tak, na przykład łączyć powiedzmy też różnych ludzi w pary, tak, bądź też tak, wiesz, w tym przypadku to też, jeżeli mamy fajną relację z grupą, też możemy mówić wprost, tak, na przykład, nie wiem, proszę pana, znowu pan się wypowiedział za żonę, to ja ją pytałam, a nie pana, tak, i to tutaj w tym przypadku było całkowicie w porządku, jemu takie uwagi nie przeszkadzały, ale więc tak, jakby też mając taką świadomość. Przepraszam. Mając taką świadomość, tak też możemy na tym jakoś pracować. Ale w granicach religijnych myślę, że też ważne jest w takim na przykład budowaniu też jakiegoś programu, to zadbanie też o to, kiedy dane aktywności realizujemy. I wzięcie pod uwagę, kiedy w danej religii są święta obchodzone i na przykład nasi uczestnicy, uczestniczki nie będą mogli wziąć udziału w proponowanych przez nas działaniach, albo na przykład obchodzenie też różnorodnych świąt. No tak, to jeżeli mamy też jakiś cykl warsztatów, który jest skazany na pół roku bądź na rok, no to też oczywiście warto, zwłaszcza w naszym kontekście, to jest nauka polskiego, no to my jak najbardziej włączamy tak i narodowe święta polskie i religijne i też jakby wiedząc o tym, skąd pochodzą tak nasi różni uczestnicy, też jak najbardziej tutaj przeplatamy, więc żeby też sobie o tym można było i dyskutować, no i też żeby takiej osobie też jest zawsze miło, że możemy też współświętować tak obustronnie różne wydarzenia. Więc też warto czasem nawet takie nieoczywiste sobie gdzieś tam rzeczy wygooglać, tak żeby potem też mile zaskoczyć naszego uczestnika grupy, na przykład, że wiemy o jakimś święcie, których nikt nie wie, tak? Tu jeszcze Renia, nie wiem Kasia, czy ty podglądasz czat i na ile widzisz, bo Renia też pisze o diecie, o którą warto zadbać. Mm-hmm. Tak, tak, też natomiast tutaj to jest troszeczkę już taki temat poboczny, tak, bo to nie dotyczy się już stricte relacji w grupie, chociaż no właśnie jeżeli mamy taką tą relację długoterminową i w międzyczasie też wychodzimy gdzieś sobie, tak, czy właśnie organizujemy jakiś warsztat i mamy catering, no też oczywiście to jest bardzo, bardzo ważne, tak, żeby też uwzględnić różne potrzeby naszych uczestników, tak, to nie musi być tak związane jakby z religią, no ale też jakby z innymi, nie wiem, dieta wegańska. Mamy warsztaty kulinarne. Tak, no, są to warsztaty kulinarne, chociaż no z drugiej strony, jeżeli mamy powiedzmy też jakby tam z góry założone, jaka to kuchnia, też już zakładam, że przyjdą osoby zainteresowane taką konkretną kuchnią. Bo tutaj ja chyba nie czytałam tego komentarza, o którym mówisz. Dobrze, no to teraz tutaj jakby tak już bardziej praktycznie, bo tam było bardziej teoretycznie, tak jak przekuć właśnie różnorodność w zasób, tak żeby to było ciekawe doświadczenie i dla nas, jako tak edukatorów, nauczycieli, jak i też, żeby to było właśnie wartościowe doświadczenie dla naszej grupy. No to właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, zaczynamy od takiego jasnych zasad pracy. Tak, bo tutaj jeżeli wiemy, że im bardziej ta grupa jest różnorodna i wiemy, że ludzie mają różny bagaż doświadczeń, różne oczekiwania, no to tutaj naprawdę warto sobie troszeczkę to uściślić, jakby powiedzieć wprost, czego się będziemy uczyć, jakich metod będziemy używać, dlaczego, żeby też, no to też jest jakby coś, co też na przykład robi się z grupami, tak samo nie wiem, dziećmi, dorosłymi, tak, nawet nie aż tak różnorodnymi,
I to właśnie daje nam taką gwarancję, że ludzie będą wiedzieli, czego się mogą spodziewać. No i też potem, żebyśmy się mogli do tego odwoływać, tak na przykład z tym czasem, że jeżeli ustalimy sobie na pierwszej lekcji, że akceptujemy, nie wiem, spóźnienie do 10 minut, a potem nie czekamy dłużej, no to jakby potem się zawsze możemy odwoływać, wtedy już nie odwołujemy się do jakichś tam mitycznych norm grupowych, znaczy takich, nie wiem, norm kulturowych, tak, które tak jak wspomniałam, wcale to też nie musi być tak, że nie, powiedzmy, ja jako Katarzyna Kubińska mam jakąś taką swoją normę, która odpowiada, powiedzmy, stereotypowej normie w Polsce, tak, bo równie dobrze ja mogę akceptować spóźnienia do pół godziny, ja się mogę spóźniać i mogę na to pozwolić też swoim uczestnikom, więc po prostu mówię jakby ze swojej perspektywy, tak, jakby na jakich zasadach współpracy, też troszeczkę tutaj możemy już ustalić sobie na przykład sposób, jak się do siebie zwracamy, tak, czy na pan, pani, i takie jasne ustalenie zasad współpracy potem też pomaga ludziom trochę się odnaleźć, bo oni po prostu już wiedzą, tak? Nie muszą się domyślać, czują się bardziej pewni. Tak? No bo jeżeli nie wiem, jesteśmy w jakimś kraju, gdzie nie wiemy, jakie są te normy, nie wiemy, jak się mamy zachować, to po prostu obserwujemy ludzi, ale nie zawsze z tych obserwacji możemy coś wprost jakąś informację wyciągnąć, tak? Wciąż jakby to jest nieokreślone, to jest też stresujące, to też jakby tutaj było, to może mieć w sumie też wpływ z tym unikanie niepewności, tak? Czyli to jest też z tą też niepewnością trochę związane. A jeżeli mówimy sobie wprost, na czym nam zależy i dlaczego nam zależy, bo pamiętajmy, że tutaj pracujemy z dorosłymi ludźmi, no to jest po prostu nam dużo łatwiej. Tylko tutaj taka uwaga, też musimy wziąć pod uwagę, że ze względu na różnice kulturowe mogą być osoby, które nam przytakną, które się zgodzą, a jeszcze na tym etapie nie będą na tyle otwarte, żeby na przykład zaprotestować. Tak? Na przykład powiedzą tak, okej, ja będę do ciebie się zwracał po imieniu, a potem i tak uparcie mówią na pan, pani, no bo po prostu wstydzą się tego, bo no, całe życie zwracali się na pan, pani i nie jest im komfortowo, żeby wracać się do mnie tak po imieniu. Więc też musi mieć na to uważność. Natomiast no, to są zazwyczaj takie bardzo małe niuanse, które gdzieś tam potem wychodzą i to jakoś tak nie wpływa już na samą atmosferę. Po drugie, to jest to przełamywanie barier. Atmosfera właśnie otwartości i ciekawości. I tak, z jednej strony, tak, czy to byłyby warsztaty kulinarne, czy warsztaty jakiekolwiek inne, tak, czy też jakaś już formalna edukacja, no to jeżeli mamy bardzo różnorodną grupę, no to fajnie jednak zostawić sobie trochę czasu na bliższe poznanie się. Bo zwłaszcza też, jeżeli założymy, że ludzie też, tak jak każdy człowiek ma jakieś tam swoje schematy w głowie, no to też troszeczkę poznając się bliżej, możemy te schematy poprzełamywać. I tutaj, ja też wcześniej wspomniałam, dla niektórych to może być bardzo ważne, że właśnie od tego zacząć, żeby też opowiadać o sobie. I ja na przykład osobiście nie mam z tym problemu, żeby opowiadać o sobie, o tym, nie wiem, o swoim życiu prywatnym trochę, o swojej rodzinie. I widzę, że to faktycznie otwiera ludzi i oni też jakby tym zachęceni też mówią o sobie, o swojej rodzinie i tak dalej i buduje między nami relacje, ale też nie będę nikogo zachęcać, żeby robił to na siłę. Tutaj też ważne jest, żebyśmy my też oczywiście nie przekraczali swoich granic, to też nie wygląda naturalnie i też to też ważne, żebyśmy my też dobrze się w tej grupie czuli jako liderzy, więc jeżeli to my na starcie przekroczymy swoje granice i powiemy coś, co na przykład potem się, nie wiem, no uważamy, że nie powinniśmy mówić na przykład o tym, o swoim życiu prywatnym, no to wcale nie wyjdzie dobrze. Tutaj też napisałam taki atmosfera otwartości i ciekawości, no ale też oczywiście bez jakiejś tam wścibskości, tak, i z respektowaniem granic uczestników, tak, bo jeżeli mamy osobę, która mnie na pierwszym spotkaniu mówi bardzo zdawkowo, po prostu nie ma ochoty o sobie mówić, no to też nie możemy ją na siłę wypytywać,
ale powiedz, tak, bo wszyscy powiedzieli, teraz zostałaś ty. No bo też szybko się speszy i może po prostu, jeżeli to też jest jakaś grupa otwarta, tak, gdzie ludzie mają dowolność, czy chcą dalej kontynuować, czy nie, po prostu można na przykład z takiej grupy uciec, bo po prostu będzie się czuła taka osoba zagrożona, więc lepiej po prostu dać spokojnie jej czas na to, żeby się otworzyła w swoim tempie i to zazwyczaj działa. No to też często właśnie wchodzą z jednej strony takie różnice osobowościowe, jak i kulturowe, tak? Każdy jakby w swoim czasie i też poprzez jakby różne techniki, jedni otwierają się spokojnie na forum, tak? Kilkunastu osób opowiadają o sobie, pokazują zdjęcia, inni robią to dopiero na przykład przy pracy 2 na 2, więc też tutaj oczywiście zachęcam do, jeżeli już powiedzmy znamy swoją grupę troszeczkę, tak, no to właśnie używania różnych technik, żeby też te osoby bardziej nieśmiałe, zamknięte w sobie, mogły jakoś tam zaistnieć. I też napisałam tutaj bez faworyzacji. Tutaj mam na myśli też taką pułapkę, którą też lubią robią osoby, które są bardzo otwarte, ciekawe i nie wiem, też dużo nie czytają, czy interesują się powiedzmy jaką częścią świata, że mogą jakby się uwiesić na jakiejś osobie, bo nie wiem, jak interesuje się bardzo Meksykiem, w grupie mam osobę, ta, która pochodzi z Meksyku i nagle mówię, wow, zawsze chciałam mieszkać w Meksyku i w ogóle wypytuję ją o kuchnię, wypytuję ją o to, tamto, jakby próbuję trochę bardziej się faworyzować, nawiązać relacje z tą osobą. No i to jest niebezpieczne jakby z dwóch względów. Z jednej strony, no bo to grupa to widzi, że jednak kogoś faworyzujemy i nie czuje się z tym dobrze, a poza tym to ta osoba może się czuje się trochę zaatakowana i mogło być też tak, na przykład, że ona wyjechała z tego Meksyku 20 lat temu, wcale nie ma dobrych wspomnień z tym krajem, bo po prostu nie czuje z jakichś przyczyn tak życiowych większego związku i naprawdę nie ma ochoty opowiadać godzinami o kuchni Meksyku i tak dalej. Więc myślę, że warto jest na takie coś uważać. Więc z jednej strony tak, warto być ciekawym, też właśnie dawać, bo też właśnie cały czas być uważnym na ile możemy sobie pozwolić, no nie, właśnie obserwować i jakby stopniować tak jakby różne wchodzenie w tą relację, żeby poruszać różne wątki. Ale no właśnie też z takim uszanowaniem granic z jednej strony i też z drugiej strony bez, no też może bez takiego mega, bardziej bym się skupiła na tym, żeby poznać tych ludzi też trochę jako ludzi, tak, a nie powiedzmy przedstawicieli swojej kultury czy swojego kraju, bo to też wydaje mi się, że bardziej przełamuje lody, jeżeli, nie wiem, rozmawiamy o tym, co lubimy jeść ogólnie i nagle okazuje się, że wszyscy lubią naleśniki, i te osoby, które, nie wiem, bardzo stereotypowo patrzyły na osoby z Azji i myślały, że one to tylko ryż jedzą, nagle widzą, że, no, że te stereotypy nie są prawdziwe, tak? Więc ja też tutaj lubię właśnie patrzeć na ludzi jako na indywidualne jednostki i to też właśnie takie patrzenie na siebie, takie poznawanie pod tym kątem wzmacniać w grupie. Poza tym też reagowanie na przejawy uprzedzeń i świadomość, to może podzielę to na pół, tak, reagowanie na przejawy uprzedzeń w grupie. Oczywiście my też możemy mieć, tak, i mamy jakieś swoje uprzedzenia, więc po prostu warto być tego świadomym, cały czas trochę też patrzeć po prostu na siebie, tak, jak reagujemy, dlaczego tak reagujemy, no i też reagować na to, co się dzieje w grupie. Tak, to, że na przykład ktoś jest przedstawicielem grupy, która jest gdzieś w Polsce dyskryminowana, to nie znaczy, że nie może być uprzedzona do innej grupy, tak, więc jak mówię, jakby każdy z nas ma w głowie jakieś schematy i też właśnie, żeby się tutaj nasi uczestnicy czuli razem z sobą dobrze, też powinniśmy na to jasno reagować. No i to też troszeczkę będzie zależało od sytuacji, tak, jaka to byłaby ostra, powiedzmy tak, no bo jeżeli dochodzi do jakichś potyczek słownych, czy nie wiem, do przejawów rasizmu w grupie, no to powinniśmy tutaj by jasno, ostro jakby zareagować, że nie wiem, dane zachowanie nie jest akceptowane i ochronić tego uczestnika, tak, który jest atakowany.
Natomiast jeżeli to są jakieś tam niuanse, no to bardziej już też no nie będziemy nikogo tutaj w tym momencie brać na dywanik, tak, tylko właśnie albo bardziej poprzez takie zwrócenie uwagi nie wprost, no to też tutaj zależy bardzo od sytuacji. Ciężko to tak jakby z góry powiedzieć, jak się kiedy zachować, tak, ale bardziej chodzi o to, żeby właśnie mieć uważność, żeby to widzieć i też jednak dawać też osobiście znać grupie, co jest akceptowalne, co nie. Tak, już właśnie to uważność dla każdego uczestnika, czyli zachęcenie do wypowiedzi, ale tak jak mówiłam, też bez nachalności, ale też upewnienie się, czy się rozumiecie, bo no tutaj musimy wziąć to pod uwagę, że może mieć te różnice językowe, więc nawet jak nam, często jest tak, że nam się wydaje, że ktoś nas dobrze rozumie, a potem dopiero po jakimś czasie wychodzi jakieś nieporozumienie. Więc jeżeli wiemy, że to jest grupa, która jest jeszcze tak na początkującym poziomie, to warto się właśnie często upewniać, wracać do czegoś tak, żeby właśnie mieć pełną pewność, że nawet w takich kwestiach relacyjnych, nie tylko merytorycznych, też się rozumiemy, tak? No bo to też na przykład może potem wychodzić przy tym rozumieniu kontraktu, także ktoś przytaknął, ale no nie bardzo rozumiał, o co chodzi w tej zasadzie pod kontekstem językowym, no i potem jakby siłą rzeczy może się przez pół roku potem okazywać, że jest jakiś konflikt, a tak naprawdę to była jedna głupia pomyłka językowa. Więc warto mieć na to uważność. No i poza tym też inicjowanie kontaktów między uczestnikami to też troszeczkę właśnie poprzez dobór różnych technik. Tak, warto, jeżeli mamy taką oczywiście możliwości, tak to robić i w mniejszych grupkach, w dwójkach i też, ale to też właśnie ważne, jeżeli tutaj wcześniej mówiliśmy o tej religii, że jeżeli mamy jakąś grupę, która jest mocno konserwatywna i na przykład tutaj ta kwestia płci może mieć znaczenie, no to wtedy może nie będzie dobrym pomysłem, nie wiem, łączenie w jedną parę na osobności kobiety i mężczyznę, tak? Ale to też nie ma co jakby z góry zakładać, po prostu trzeba obserwować, trzeba wyczuć grupę, na co możemy sobie pozwolić, ewentualnie dopytywać, tak? Czy komuś to pasuje, czy nie. A poza tym właśnie jeżeli, to też ważne, jeżeli na przykład mamy taką sytuację, że mamy dwie narodowości, tak, no bo wtedy, tak jak mówiłam na początku, ludzie mają naturalną skłonność do tego, żeby szukać sobie bliskich, bo wtedy oczywiście łatwiej się skomunikować, jakąś tą więź nawiązać, więc siłą rzeczy ta więź będzie się nimi wzmacniała, a jeżeli będziemy proponować różne techniki, właśnie parowanie tak w różnych konfiguracjach, no to wtedy mamy szansę, że po prostu ludzie będą mieć tę szansę porozmawiać ze sobą trochę bliżej, powspółpracować sobie i po prostu się bliżej poznać. Okej, czy jeszcze do tego jakieś pytania? Czy może też macie jakieś swoje własne doświadczenia, które byście się chcieli podzielić? Tak, to też takie pani napisała, że często okazuje się, że są doświadczenia jednostki, a nie grupy. Tak więc, to też może warto, o właśnie, też tak pomyślałam sobie o tych jednostkach, warto wspomnieć też o grupie uchodźczej, jaka to jest specyfika, bo oczywiście no, to my też możemy mieć
uchodźców z różnych krajów i to też będzie jakby wpływało na to, jakie to są doświadczenia. Natomiast to, co też z mojego doświadczenia wynika, to takie osoby w procesie nauczania ze względu na przeżyte traumy mogą też mieć większy problem z koncentracją, też z przyswajaniem różnych informacji, też z wchodzeniem w grupę, tak, mogą być też troszeczkę bardziej takie ostrożne, więc to też mogą być osoby, które są gdzieś tam trudniejsze we współpracy. I to też często są osoby, które bardziej chronią swoją prywatność. Teraz, tak, w 2020 roku i też w latach poprzednich mamy tendencję, że chcemy wszędzie mieć zdjęcia grupowe i tak z mojego doświadczenia wynika, że warto naprawdę pytać, być na to wrażliwym, że takie osoby, tak, które jakby uciekły z kraju pochodzenia, ponieważ no, groziło im tam prześladowanie, no po prostu nie życzą sobie zdjęć, nie dlatego, że mają w tym momencie taki widzimisię, tak, tylko faktycznie potrzebują mocno chronić swoją prywatność, więc wydaje mi się, że to jest dobra praktyka, że zawsze upewniać się, nawet upewniać się dwa razy, czy na pewno każdy sobie, czy tego wspólnego selfie, czy jakiś tam zdjęć, bo po prostu też często młodzi ludzie robią często te zdjęcia tak z automatu, tak, nie mają takiej refleksji, że dla kogoś to może być zagrażające. Też często muzułmanie też nie, zwłaszcza kobiety też właśnie nie chcą mieć zdjęć, bądź też trochę zakrywają twarz, ale to też jest różnie u różnych osób, ale dlatego mówię, warto zawsze pytać. Okej, okay, no to myślę, że jak nie ma więcej pytań, to będę powoli podsumowywać. Tak więc tutaj z jednej strony mogłoby się wydawać w tej prezentacji, że mamy dużo pułapek, które możemy wpaść, ale też wynika z mojego doświadczenia, właśnie jeżeli na początku pokażemy my jako ludzie też swoją otwartość, też tak dobre serce, to naprawdę potem grupa nam jest wiele jakichś tam fuck-upów nam w stanie wybaczyć, tak, i też wybaczać sobie nawzajem. Więc myślę, że jak właśnie zaczniemy dobrze od tworzenia takiej relacji na początku, to potem jest dużo, dużo łatwiej i tak dzięki temu możemy poznać bardzo dużo ciekawych ludzi, ich osobiste, bardzo ciekawe przeżycia. Okej, to ja dziękuję. Nie wiem, czy Basiu masz jeszcze coś do dodania? Dzięki. Dzięki Kasia za interesującą prezentację. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to jeszcze jesteśmy chwilkę dla Was. W międzyczasie ja wrzuciłam link do ankiety ewaluacyjnej, tam są dosłownie 4 czy 5 pytań, o odpowiedzi na które bardzo prosimy. Wiecie, jak to jest w projektach europejskich, jedno jest działanie, drugie jest potem takie wydarzenie upowszechniające, które też
ze względu na koronawirusa organizujemy w takiej postaci online'owej, bo bardzo liczyliśmy na spotkanie na żywo i też na spotkanie z wami, ale na razie póki co nie planujemy takich spotkań na żywo, mimo że ja słyszałam, że już niektórzy zaczynają, ale my gdzieś się od razu jeszcze wstrzymujemy, więc takie online'owe spotkanie. Planujemy jeszcze jedno, najprawdopodobniej ono odbędzie się 14 lipca i będzie poświęcone trochę mowie nienawiści, a trochę takim alternatywnym narracjom, jak opowiadać o migrantach i migrantkach, jak przekuwać takie działania, które czasami się, z którymi możemy się spotykać w zasoby też. Link bez dostępu, okej, sprawdzam czemu. Dzięki za ten znak, to bardzo dziwne. Bo u mnie się otwiera. Wrzucam jeszcze raz, a sprawdźcie ten. Kasia, czy możesz sprawdzić też u siebie, proszę? Mhm. Ten krótszy link. Zbyszek pisze, że u niego działa. Ale ty, Zbyszek... Pisze, że potrzebujesz uprawnień. Kurczaki. Czemu tak jest? Gdzie ja to mogę zmienić? Jeszcze raz przekliknęłam. Kasia, sprawdzisz jeszcze raz, bo jeszcze coś odznaczyłam. Ten sam komunikat. Okej, już zmieniam. Sprawdźcie teraz. Teraz już powinno być dobrze. Dziękuję wam za waszą cierpliwość i chwili. Wciąż to samo? Wciąż to samo? Już zmieniłam, że każdy może mieć. A mogłabyś jeszcze raz podesłać link? Może? Tak, już jeszcze raz to zrobię. Zmienił się link, więc sprawdźcie teraz. Piszecie, widzę, że rzeczy mamy wykupione. Tak mamy, ale już zmieniam właśnie, żeby każdy mógł, bo to była dość ukryta funkcja. Więc to rzeczywiście moja wina i moje niedostateczne kompetencje cyfrowe. Dalej nic. No nic, ja z nim powalczę. Jeżeli pozwolicie, to po prostu wyślę wam na wasze adresy mailowe, które zostawiliście przy rejestracji.
I po prostu wyślę Wam za chwilę informacje o tym, z tym formularzem ewaluacyjnym, jak uda mi się z niego przewalczyć i udostępnić do swobodnego korzystania. Bo jeszcze pewnie gdzieś muszę kliknąć, a nie chcę już Was wstrzymywać. Tak jak mówiłam, 14 lipca zapraszamy na kolejny webinar w ramach projektu Migrant Literacies i do zobaczenia. Również bardzo dziękuję.